Cześć, witajcie na kanale Driżansen po Polsce. Witajcie po dłuższej przerwie. W końcu udało nam się wyjechać z przyczepą. Jest 20, dzisiaj już 9 maja. Wyjechaliśmy wczoraj, a przyjechaliśmy na kemping u Sikory w Niedźwiadach Małych. Jesteśmy tutaj na zaproszenie grupy facebookowej na pokładzie przyczep hobby. Na pierwszym zlocie tej grupy. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda pole, jak wygląda zlot. Opowiem Wam o partnerach zlotu. Zacząłem nagrywać dopiero dzisiaj i to po południu, dlatego że zostaliśmy tak ugoszczeni przez organizatorów, że rano nie byłem w stanie czegokolwiek nagrać. Dobra, zaczynamy. Na pole wjeżdża się taką fajną alejką wśród choinek. Tu mamy część pola, tutaj jest troszeczkę przyczep stacjonarnych również, które stoją tutaj cały rok. Tutaj mamy część też z przyczepami. Zaraz pokażę Wam dalszą część pola. O, tak to tutaj wygląda. A to w zasadzie główny plac zlotu. Tutaj mamy uczestników zlotu. A nie. O, proszę bardzo. Dziękujemy. A my stoimy w takim oto zakątku. W towarzystwie kamperów. Z lotu przyczep hobby jest firma Uszyję na miarę. Czym się zajmuje, co robią, dowiecie się zaraz z rozmowy z właścicielem firmy. Są z nami właściciele firmy Uszyję na miarę. Powiedzcie, czym się zajmujecie, co robicie, jak to wygląda? Szyjemy na potrzeby każdego klienta różne rzeczy, właśnie. I organizery, i maty termiczne, żeby sobie ociepić szyby, to są wzory, można sobie zobaczyć. Zobaczymy wzory, co my tu mamy. Opowiedz, co to jest?
No to jest mata termiczna z takim motywem liści. Wzorów jest cała gama. Ile to jest, Krzysiu? Około 40. No. I lista wszystkich wzorów jest na naszej stronie na Facebooku. Strona się nazywa Maty Termiczne Uszyje na Miarę. Okej. Okay. Czy tylko maty termiczne i tego typu organizery? Czy coś jeszcze? Znaczy no w tej chwili to głównie właśnie tym się zajmujemy, mm-hmm. ale robimy też różne, robiliśmy i robimy inne rzeczy na zamówienie klienta. To co po prostu no, ktoś by chciał sobie tam ulepszyć się w swoim samochodzie, to robimy, nie? No, czy jakieś, no nawet robiliśmy poszycie, wymienialiśmy na przykład cały wnętrzak w kamperze. Nie? Jasne, też, rozumiem. Też mm-hmm. Do jakich aut w ogóle robicie takie rzeczy? Prawie do każdego. Czyli jesteście i w stanie... osobówki, i busy, no można mówić, przyczepy, do wszystkiego. Mamy dużo ilość form, jeżeli jest jakieś nietypowe okno. No czy okrągłe, czy no... Odrysowuje nam to na formie, wysyła do nas listem i na bazie tego robimy taką matę. Mhm. Czy jesteście w stanie taką matę zrobić na przykład do niewiadówki? Tak, mamy takie zamówienie, będziemy szykować taki system. Pytam dlatego, że ja jestem, nie wiem czy wiecie, ale jestem w fanklubie niewiadówek, więc jest to też pewnie jest to ważna informacja dla Was też i dla naszych widzów też będzie ważna informacja, bo będą wiedzieli, że mogą takie maty u Was zamówić do niewiadówki również. Będą robione właśnie teraz, mam zamówienie niewiadówki, mam sobie komplet. Powiedzcie, czy jakiś cennik gdzieś funkcjonuje, takich mat? No tak obrazowo, taki zestaw takich trzech mat na kabinetę Volkswagena T3, to jest w tej chwili 250 zł, w takim kolorze. Jeżeli ktoś chce wersję pod kratkę wentylacyjną, tak jak tutaj jest, zobaczmy, jak to wygląda. To wtedy jest taka mata właśnie z takim rozcięciem. Jeżeli jest ta kratka, to dodatkowo jest odchylana ta przestrzeń, żeby więcej tego powietrza wchodziło nam. To jest akurat mata dwustronna. Ona też z tej strony ma takie coś. I wtedy taka mata. Taka mata dodatkowo jest plus 50 za dwie sztuki, jak gdyby dodatkowo. Jeszcze mam takie pytanie laika. Co w ogóle daje taka mata? Mata chroni lato przed nagrzewaniem się, a w zimę przed wychłodzeniem, przed utratą ciepła w samochodzie. Zapewnia to lepszy komfort spania, przebywania. Auto się nie nagrzewa. No tak, latem gdzieś się wychodzi nawet na jakąś wycieczkę, auto zostaje, nawet wydaje się, że w cieniu. A się okazuje, wracamy, jest pełne słońce. Ale ta mata chroni na tyle, że jeśli się wchodzi takie auto, to tam naprawdę nie ma tej temperatury aż tak wysokiej, jakby ono było bez tego. No jest różnica, odczuwalna. Jasne, i jasne. Jak się otworzy samochód, to jest zawsze taki powiew chłodniejszego powietrza niż jest na zewnątrz. Jasne, czyli mamy takie podstawowe informacje. Powiedzcie jeszcze, czy można Was znaleźć też gdzieś w internecie poza Facebookiem? Jesteśmy też na Instagramie. No Instagram w sumie nazywa się Uszyje na Miarę. Strona internetowa? Strony jeszcze mam. Nie macie strony, ale jest w planach. Oczywiście. Jasne. Dziękuję Wam bardzo za tę krótką prezentację. I cóż, do zobaczenia gdzieś na kolejnym zlocie. Którzy uczestniczyli w manewrach, którzy mimo różnych stanów trzeźwości zdecydowali się przemanewrować samochodem z przyczepą. Nie było łatwo, uwierzcie mi, naprawdę. Zapraszam wszystkich uczestników. Niestety nie mam pełnej listy, ale zapraszam wszystkich panów, którzy tutaj brali udział dzielnie. I cóż, no, konkurs nie był łatwy, rozstrzygnięcie też nie było łatwe. Zapraszam przedstawiciela Wesołej Rodzinki. Trzecie miejsce w tym konkursie na przejaw zajął Rafał. Gratuluję. Paweł, nagroda w postaci... A, Ola. Tak, tak, tak. I nagroda w postaci leżaczka. Gratulujemy. Wesołą rodzinkę macie. Drugie miejsce
bardzo dobry przejazd, pomimo tego, że już sprzęgło było lekko napalone przez poprzedników. Nie było łatwo, naprawdę. Voucher, zapraszam przedstawiciela Vent for One. I nagroda, voucher na 20% na produkty trafia do Piotra. Gratulujemy. Jeszcze tutaj taki mały pakiecik. Gratulujemy. No i pierwsze miejsce. Niesamowity czas. Normalnie on chyba jest pilotem w samolocie. Zrobił to tak szybko. Na ręcznym wjechał. Normalnie przyczepę ustawił na ręcznym w parceli. I zapraszam przedstawiciela Uszyje na miarę. Voucher w wysokości 100 zł na produkty Uszyje na miarę. Trafia do Marcina. Gratulujemy. Jest ze mną organizator zlotu na pokładzie przyczep Hobby, czyli Rafał. Cześć Rafale. Cześć, witam. Powiedz nam, jak udał się zlot? No, myślę, że zlot udał się bardzo fajnie, mamy przepiękne okoliczności przyrody. Pogoda nam dopisała. Razem tak. Ze mną jest jeszcze Paweł Kudłaty, który współorganizował ten zlot razem z nami. Przybyło dość licznie, około 60 ekip. 60? Około 60 było. Z małym VAT-em. Tak. Wszyscy fajnie się bawili. Myślę, że impreza była udana. Nagrody również. Mieliśmy bardzo atrakcyjne. Dziękujemy sponsorom i partnerom. To jest też ważne. Marce, tak jest. Sponsorowi nagrody głównej i pozostałych nagród serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i za przekazane vouchery. Myślę, że wszyscy się świetnie bawili. Mam nadzieję, że jakieś drobne ujęcia na kanale Diligencem po Polsce zobaczycie i się pojawią, się znają. Jak najbardziej, oczywiście. I zapraszamy do kolejnych takich imprez, bo to jest fantastyczny sposób na zintegrowanie ludzi między sobą. Tak jest. Możemy chyba powiedzieć, że karawaning to nasze hobby, prawda? Dokładnie. Karawaning to nasze hobby. Takie było założenie. Takie było założenie, że ci, którzy rzeczywiście tą pasję mają, tworzą, razem z nami byli tutaj i dobrze się bawili. Taka jest prawda. Super. Gratuluję. Ja również Ci dziękuję. Ja również Ci bardzo dziękuję za pomoc. My również bardzo dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że zobaczymy się ponownie. Do zobaczenia. Dzięki. Hej. Jak wiecie, iCamp jest jednym z partnerów zlotu. Jest z nami Michał. Cześć. Z portalu iCamp. Michale, opowiedz nam o portalu. Sam iCamp to portal internetowy i aplikacja mobilna, która powstała przez to, że znaleźliśmy taką pewną lukę w sieci tak naprawdę, bo sami jesteśmy karawanikowcami i lubimy to robić. Brakowało nam takiego miejsca, gdzie będziemy mogli znaleźć wszystkie interesujące nas informacje w jednym miejscu. Czy to szukanie miejscówek, czy jakichś ciekawych artykułów, czy to działy wynajmu kampera, to wszystko już jest. Natomiast my chcieliśmy to wszystko spiąć w jedno, zrobić to wszystko w jednym miejscu. To, co nas wyróżnia, jeżeli chodzi o samą funkcjonalność taką główną, czyli bazę tych miejscówek, to to, że możecie u nas w aplikacji dzięki takiemu zaawansowanemu systemowi filtrowania bez problemu znaleźć na przykład kemping, który Was interesuje w Francji. Możecie sobie wybrać, że chcecie tam mieć plac zabaw, animacje dla dzieci, restauracje i nad morzem, ale tak samo nie ma problemu, żebyście znaleźli miejscówkę 100 km od Warszawy, na dziko, w lesie z dostępem do jeziora. To uważam, że jest fajne, dlatego że bardzo dużo pytań się pojawia w sieci właśnie z prośbami o polecenie takich miejscówek, a dzięki aplikacji możecie sobie zrobić sami i w ciągu kilku sekund tak naprawdę wybrać taką esencję miejsc, do których moglibyście się wybrać. Ponadto chcemy iść dużo dalej, mamy mnóstwo planów na rozwój samej aplikacji, samego portalu. Stworzyliśmy już jedną fajną funkcjonalność, która się nazywa iCampowe SOS.
dzięki tej funkcjonalności, w momencie kiedy oczywiście nikomu nie życzymy, ale jeżeli przydarzy Wam się jakaś fatalna sytuacja typu przebita opona, czy zakopiecie się, możecie dzięki aplikacji nadać sygnał SOS i użytkownicy aplikacji w promieniu 25 km otrzymają na swój telefon takie powiadomienie i będą mogli zgłosić chęć pomocy, dzięki czemu Wy możecie się później z nimi skontaktować już bezpośrednio przez aplikację. Nie ma tam żadnych wymian numerów telefonów i tak dalej. No i możecie wspólnie rozwiązać ten problem i cieszyć się wakacjami dalej. Planów mamy jeszcze bardzo dużo. W czerwcu odpalamy taki nasz autorski planer podróży, ale o szczegółach dowiecie się już niebawem na naszym fanpage'u. Michale, bardzo Ci dziękuję za prezentację portalu iCamp. Dzięki wielkie również. Do zobaczenia. I pozdrawiam za to widzów wszystkich. Dzięki. Jak widzicie za mną, zmieniła się sceneria. Zlot przyczep hobby przeszedł do historii. Niektórzy może zapytają, co my z niewiadówką robiliśmy na zlocie przyczep hobby. Słuchajcie, to jest to, co wszystkim teraz mówię, że hobby, niewiadówka, nieważne. Naszym hobby jest karawaning. I tego się trzymajmy. Karawaning zrzesza ludzi, karawaning łączy ludzi. Karawaning jest bardzo fajną sprawą. Słuchajcie, jesteśmy w nowym miejscu, ale gdzie jesteśmy, co tu robimy i dlaczego, tego dowiecie się już w następnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!